Dzisiaj o uchodźcach. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, wczoraj cały dzień spędziłem odwiedzając naszych parafian, którzy uciekli z Ukrainy. To znaczy moich. Dwie grupy przyjechały. Przyjechała mama Ola z Romanem, który jest na wózku inwalidzkim, który jest z porażeniem mózgowym, którym udało się też wyjechać. Przyjechała też rodzina, matka z dzieckiem z mojej parafii rodzinnej. Przyjechali z Charkowa, przyjechali z Kijowa i wszyscy dużo opowiadali. Niektórzy ze łzami w oczach opowiadali to, co się tam stało. Ja dzisiaj chciałem wam powiedzieć kilka słów o tym, jak przyjmować tych naszych gości. Też rozmawiałem wieczorem z tymi, którzy uciekli z Winnicy i też ich pytałem, co mam wam przekazać, jak najlepiej właśnie w tej sytuacji się zachować, kiedy oni tutaj przyjechali. I wszyscy oni przede wszystkim są bardzo, bardzo wdzięczni nam Polakom za to, że zostali otoczeni tak wielką miłością, taką wielką troską, że mają wszystko, że niczego im nie brakuje. Niektórzy mówili właśnie, że dobrych ludzi jest więcej, że w czasie tych wydarzeń przekonali się, że dobrych ludzi jest więcej w świecie. Niektórzy uciekali przez Rumunię, przez Węgry, przez Słowację i dopiero dotarli do Polski. I mówią, że wszędzie spotykali się z wielką życzliwością, ale mówi, w Polsce ta życzliwość jest naprawdę bardzo, bardzo wielka. Widzicie, jest to wielka odpowiedzialność, jest to wielka szansa dla nas Polaków, bo możemy w tej chwili zrobić coś dobrego dla narodu, który nie zawsze, z którym nie zawsze te relacje były dobre. Była i wojna polsko-ukraińska, były i te mordy na wojnie, to było wszystko. Ale teraz my możemy pomóc tym ludziom, którzy sami cierpią. W Piśmie Świętym jest napisane, że jeżeli nawet twój wróg cierpi, jest głodny, to pomóż mu. Bo Bóg, patrzcie, Jezus Chrystus, On zrobił wiele dobrego dla tych, którzy wcześniej byli wrogami. Przecież my wszyscy byliśmy grzesznikami, a Jezus przyszedł do nas jeszcze kiedyś my byli grzesznikami i darował nam to wszystko. I z wrogów uczynił sobie przyjaciół. Wiecie, największym zwycięstwem nie jest zabić kogoś, kto jest tobie wrogi, kto cię skrzywdził wcześniej, ale największym zwycięstwem chrześcijanina jest uczynić nawet z wroga przyjaciela. I tak musimy myśleć o wszystkich ludziach, nawet dzisiaj o Rosjanach, którzy nie wiedzą, co czynią. Większość z nich nie wie, co czynią. Ale wracając do tematu, na co zwrócić uwagę i co mi zwracali uwagę też właśnie oni. Widzicie, oni wszyscy przyjechali tutaj nie dlatego, że przyjechali na wycieczkę, nie przyjechali tutaj, bo tak chcieli, ale zmusiła ich sytuacja. I wszyscy oni chcą wrócić do kraju. Wszyscy oni chcą wrócić do swoich domów, które zostawili, gdzie zostawili w cały dorobek swojego życia. I to jest ich wielkie pragnienie. I wielu z nich myśli, że to będzie bardzo szybko. Ale to czasami może nie być bardzo szybko. Może to się przedłużać. Wiecie, i ten ogromny entuzjazm, który teraz jest, on powoli będzie przygasał, bo będą się pojawiać różne problemy. I teraz otaczamy ich wielką życzliwością i troską, ale musimy uważać, bo widzicie, łatwo jest dawać i pięknie jest dawać. Przyjmować jest trudniej. Oni są w gorszej sytuacji niż my, bo oni, widzicie, przyjechali tutaj i mają ręce, mają chęć do pracy i oni nie chcą tutaj być żebrakami, nie chcą tutaj być żyć na czyjejś łasce, na czyichś plecach, nie? Ale chcą sami zarobić, chcą sami jakoś też zabezpieczyć swoje życie tutaj. Także pamiętajcie o tym, że oni tutaj chcą też pracować na swoje utrzymanie. I nie musimy się wokół nich troszczyć jak wokół dzieci, jako bezradnych ludzi, którzy nic sobie nie mogą zrobić. Oni mówią, wystarczy nam kąt, wystarczy nam miejsce. Nie musicie nam dawać wszystkiego takiego, wiecie, tak super wszystko, żeby to było. Tak jak myśmy sobie tak wyobrażamy, jak to przyjmujemy gości. Nie? Wystarczy dać kąt, wystarczy dać dach nad głową, wystarczy zabezpieczyć im właśnie ten
pożywienie na ten czas, czy odzież na ten czas. Ale nie musi to być wszystko takie super. Nawet jeżeli to nie jest super, to też jest dobrze. I o tym pamiętajcie, że oni chcą współuczestniczyć właśnie w tym trudzie tego pobytu tutaj. Dlatego też z takich praktycznych rad, to widzicie, oni chętnie, na przykład jeżeli mieszkają tam u was, chętnie coś pomogą, coś zrobią, bo to będzie dla nich też takie oderwanie się od myślenia, od cały czas o tamtym, co zostawili, a przecież przeżywają za swoich mężów, za swoich synów, którzy teraz, za swoich braci, którzy teraz tam są w wielkim zagrożeniu życia. I wielu z nich straci swoich najbliższych. To będą dla nich wielkie dramaty. I oni to mają wszystko, wiecie, w głowie. Jeżeli człowiek siedzi w domu, w jednym pokoju i nic nie ma co z tym zrobić, to można nawet wpaść w jakąś depresję. Dlatego warto ich po prostu zapraszać, na przykład do pomocy. Ukrainki bardzo dobrze na przykład gotują. I nie musicie im dawać obiadów. Zapraszać ich do restauracji gdzieś tam, ale oni, wystarczy im dać produkty, wystarczy im dać ziemniaki, buraki ćwikłowe. Oni zrobią tak piękny, taki smaczny barsz. No, barsz ukraiński jest bardzo, bardzo dobry. Tylko dajcie im to i oni też chętnie was ugoszczą. Druga rzecz. Widzicie, oni przyjeżdżają z wielką traumą i też chcą to wszystko jakby wylać z siebie. Nie każdy z nich pójdzie do psychologa, nie każdy z nich trafi do duchownego, a każdy chce być wysłuchany, chce, żeby ktoś usłyszał tę jego historię. I nieważne, że ty teraz tego nie rozumiesz, bo nie rozumiesz ukraińskiego języka. Nieważne. Ty po prostu słuchaj. Nawet jeżeli rozumiesz tylko co trzecie słowo, albo tylko dwa słowa z tego wszystkiego zrozumiesz, to pozwól temu człowiekowi się wygadać, pozwól mu usłyszeć samego siebie, pozwól mu się wypłakać. Przytul go, jeżeli tak trzeba. Druga rzecz, którą też chcieli, żeby przekazać, to jest to, że na przykład, wiecie, oni będą teraz ostrożni, bo na granicy zdarza się tak, że wiecie, jak na każdym nieszczęściu ktoś chce skorzystać. I są tacy, którzy wręcz kobiety odbierają im paszporty, i potem wykorzystują to do handlu ludźmi, czyli oni chcą ich jakby zrabować, ich i jakby ubezwłasnowolnić przez to, że odbierają im dokumenty. Dlatego po pierwsze, wy im też nie odbierajcie dokumentów, raczej jedźcie z nimi i nie dziwcie się, że oni wam nie będą chcieli też dawać dokumentów, bo takie przypadki się zdarzały niestety i to trzeba być ostrożnym, bo w całej tej dobroci naszej są też tacy, którzy będą chcieli tę sytuację wykorzystać ku złemu, wykorzystać tych ludzi, czy to do pracy, czy na różne sposoby wykorzystać, tak powiem. I proszę was, w żaden sposób nie starajcie się wykorzystać tej sytuacji, jakby wykorzystać tego ich złego położenia. To by było bardzo złe. Jeszcze jedna taka uwaga, którą też ktoś mnie prosił, żeby na to zwrócić uwagę. Widzicie, my się teraz modlimy bardzo mocno za Ukrainę i za żołnierzy, którzy tam walczą na froncie, ale są też nasi żołnierze, którzy teraz są na białoruskiej granicy i tam wcale nie jest lepiej niż było. I oni też stoją przed, i nawet i na przykład tą niepewnością życia nawet, czy zdrowia. I o nich też pamiętajmy, o naszych żołnierzach, braciach, siostrach, którzy teraz są tam na granicy i strzegą naszych białoruskich granic, polsko-białoruskiej granicy. Módlmy się za nich i też dawajmy im odczuć to, że o nich pamiętamy, przez różaniec, przez modlitwę, tak jak tylko możemy. To jest nasza wspólna sprawa. Jeszcze wam też powiem o tej sytuacji kiedyś duchowej, o innych aspektach. Na razie, na dzisiaj niech to wystarczy. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I pamiętajcie, że oni bardzo lubią ogrody, to znaczy lubią sobie na przykład posadzić kartofle, tam różne warzywa obok domu i ten na przykład to też może być taka wskazówka, że mogą wam pomóc właśnie przy tych domowych pracach, przy ogródku, bo to Ukraińcy bardzo, bardzo lubią. To jest, te ogrody zawsze u nich były tak bardzo modne, to były tak jakby działki. Nie mieli dużych gospodarstw, ale mieli działki. I to też
Możecie im jakby też nawet, można im udostępnić jakiś kawałek pola, żeby oni sobie na przykład zasadzili te swoje rzeczy, które może się to przyda. Nie wiadomo, jak to długo potrwa, dlatego musimy jakby przynosić owoc tam, gdzie nas Pan Bóg posiał. Pan z wami, z Bogiem.